Siedzimy w ciepłej atmosferze Saskiej Kępy. Z Hanabibę trochę można powiedzieć, że pogoda się dostosowała do waszej płyty. No. Zgadza się. Cześć. No bo płyta jest tak mocno właśnie wiosenna, letnia. Takie było założenie od początku, czy po prostu takie klimaty wam tam grają w duszy na tyle, że nie ma opcji na żadne zamówienie? Wiesz co, jakby nie zastanawialiśmy się nad tym, jakie... Nie wiem, co to ma być, hip-hop, reggae, po prostu robiliśmy to, co czuliśmy i tak po prostu wyszło. A czy wiesz, jak dla mnie to tam jest trochę też numerów takich jesiennych, nie? Takich bardziej mrocznych, typu Sami na nocnej trasie, czy nie wiem, outro chociażby z płyty tak samo jest takie dosyć klimatyczne, mniej słonecznym tego słowa znaczeniu. Ale jest też, no wiadomo, dużo pozytywnej energii, no więc ta pogoda nam się tutaj dzisiaj zgrywa dobrze. No, ale wracając powiedzmy do tego, co robiliście przed Hanabibę, na ile Alfa Tnudża ma wpływ na brzmienie tej płyty? Na ile jakby historia, dorobek, tak brzmienie, klimat ogólnie całego projektu pod szyldem Alfa Tnudża oddziałuje na Hanabibę? Czy jest to jakby oddzielna całość, czy jednak kontynuacja? Znaczy, na pewno w jakimś sensie jest to kontynuacja. Jest to trochę, jesteśmy w innym składzie przede wszystkim i już nie robimy wszystkiego gębą, tylko też tutaj doszły instrumenty. Myślę, że pierwszy numer, Wschód, jest takim najbardziej jakby wymownym tutaj symbolicznie jakby motywem, że zaczynamy od beatboxu, od stricte beatboxowej konwencji i w pewnym momencie wszystko przechodzi już, wiesz, w instrumentalne granie. Poza tym bardzo dużo beatboxu jest na płycie jednak, jakby, wiesz, przyprodukowane, może nie na pierwszym planie, ale jest tego sporo, no bo to jest rzecz, którą lubimy i potrafimy robić, nie? Więc to jakby w jakimś sensie na pewno nasze brzmienie charakteryzuje ten beatbox. Poza tym też jako Alfa Tnudża graliśmy bardzo zróżnicowany materiał, nie? Stylistycznie, więc też nigdy żeśmy się nie zamykali tylko na covery rapowe, a nawet były one wtedy w mniejszości. W tym momencie myślę, że przekłada się to na naszą muzykę właśnie o tyle, że jest dalej różnorodnie, nie? W sensie i Alfa Tnudża, i Hanabibę są takimi projektami, gdzie mieszamy dużo różnych styli. Coś chcesz dorzucić, czy temat zamknięty? Wtedy właśnie bardziej się skupialiśmy też na coverach. A teraz już jedziemy autorsko. No tak, no, mi najbardziej w głowie ten Szagi w twoim wykonaniu. No, jak właśnie, nie, ciężko jest tak naprawdę gatunkowo jakoś zamknąć waszą płytę, prawda? Tam jest mieszanką w ogóle przeróżnych klimatów, ale jakby się tak na szybko, jednym zdaniem każdy z was jakby miał opisać gatunek, brzmienie tej płyty, żeby ludzie wiedzieli czegoś spodziewać w jednym zdaniu na szybko, bez przygotowania. Trochę soulu. Trochę reggae, trochę elektroniki, trochę rapu. R&B. Mnie najbardziej interesuje, co tacy ludzie jak ty mogliby o tym powiedzieć. W sensie, bo widzisz, my się już zastanawialiśmy nad tym nieraz i nawet cały utwór, co to jest, o tym traktuje. A z naszej perspektywy ciekawe jest to, co ludzie, którzy zajmują się muzyką od strony teoretycznej, powiedzmy, jak oni to odbierają, nie? No bo my też nie śledzimy na bieżąco wszystkich trendów, co jak się nazywa, wiesz, odmiany, rap, trap i tak dalej, i tak dalej. I też w sumie nie zastanawiamy się nad tym, robiąc muzykę, co to konkretnie akurat jest za stylowa, nie? Tutaj nie mamy jakiejś wkrętki, że tutaj będą, kurczę, obniżone gdzieś tam wokale, wiesz, w jakimś kendrickowym stylu czy coś. Po prostu robimy swoje i to, co czujemy w danym momencie, więc wiesz, traktowanie tutaj jakimiś różnymi stylami, rzucanie jakimiś nazwami ma sens o tyle, że pojawiają się tam jakieś elementy. No. Jest to na pewno śpiewana muzyka z jakimiś elementami rapu. A jeśli chodzi już o samą warstwę stricte muzyczną, a nie wokalną, no to jest to duży miks tak naprawdę wszystkiego, co nas do tej pory w jakimś sensie inspirowało, muzyki miejskiej. Nie? Trochę dłużej niż jedno zdanie. No wiem, ja tak już mam. Dużo przecinków, tak? A wy jednym zdaniem jeszcze do uzupełnienia. Transrelax. A jednym zdaniem, no elektronika... Nie wiem, kurde, no po prostu jakaś tam muzyka miejska po naszemu, a nie takie jak do tej pory gdzieś odbierano też. Nie staraliśmy się robić czegoś na wzór kogoś, tylko po prostu wytyczyć może swoją dróżkę i chodzić swoimi drogami.
No właśnie, jeżeli chodzi o moje na przykład muzyczne skojarzenia, to no trochę mi się ta płyta kojarzy, jeżeli chodzi o nowości, z tym, co zrobił Pharrell Williams na Gero. W sensie, mieszanka przeróżnych klimatów, taki letni sposób właśnie do posłuchania, nie jakieś, nie wiem, męczenia się z tym, prawda, czy dołowania, tylko właśnie taka muzyka na wiosnę, rano, której ciężko ją zamknąć w jakichś tam schematach, bo po prostu czerpie z różnych bajek. Ale jakbyście jeszcze pod względem inspiracyjnym mogli powiedzieć, kim się najbardziej inspirowaliście, jeżeli da się w ogóle z tego kotła jakieś pojedyncze ksywki wyciągnąć. Jasne. Opisaliśmy już coś takiego, bo też się zastanawialiśmy nad tym. I co tam było? The Roots na pewno, Arrested Development. Pharrell też się znalazł gdzieś tam. Fugees, tak. Sly & Robbie, duet basowo-perkusyjny z Jamajki. The Prodigy też nawet. Też no, troszkę. Kto tam jeszcze? No, z takich elektronicznych rzeczy to Deadmau5, Diplo może troszkę. SZA też. Co tam jeszcze? W różne strony, no różne, naprawdę bardzo. W różne strony. No. Każdy z nas słuchał jakiejś bardzo różnej muzyki w swoim życiu i wydaje mi się, że też te swoje 5 groszy właśnie dorzucił do tego. A patrząc tak jakby, traktując was jako rapowy zespół, mimo że ciężko to tak szufladkować, to dlaczego uważacie, że rap z żywymi instrumentami jest lepszy niż ten rap zamknięty jakby w samplu i w schemacie MC DJ? Bo domyślam się, że waszym zdaniem jest lepszy. Jeżeli chodzi o koncerty, to na pewno, bo wiadomo, no muzyka na żywo, tak, robi robotę. A czy tak do posłuchania, to... Powiem ci, że to szczególnie na etapie tworzenia ma duże znaczenie, nie? Że nie bazujemy na produkcjach, które dostajemy od producentów, tylko budujemy całe utwory właściwie od podstaw i też bardzo mało z sampli korzystamy, właściwie jest to w większości zagrane. I myślę, że jest to o tyle różnica, że właśnie nie wrzuca nas to w schemat rapowy, tylko zostawia nam bardzo dużą furtkę do eksperymentowania, do wychodzenia trochę poza te ramy, które nam proponowali różni producenci, bo też na początku był taki pomysł, że no to może weźmy, wiesz, od jakichś producentów bity i na tej podstawie zaczniemy je aranżować na swoje granie, ale jednak wszystko to zamykało się w konwencjach hip-hopowych i dlatego zaczęliśmy sami robić. Dlatego też to tyle trwało. Jak właśnie w jaki sposób powstawała płyta, jeżeli chodzi o sam proces? Czy na przykład jakaś część powstawała poprzez typowe jam sesje, że po prostu zamykaliście się na przykład na cały dzień i później sumowaliście efekty? Czy bardziej to było jakoś tam w głowach opracowane? Zazwyczaj też to wyglądało tak, że Hubert robił jakiś pomysł u siebie w studyjku. Przynosił to na forum i później chłopaki dorabiali warstwę muzyczną do tego. No, między innymi w formie jamu, które po prostu sobie gdzieś rejestrowaliśmy. Tu było fajnie, to spróbujmy może coś w tost. No, ja nie jestem jakimś zaawansowanym producentem, więc moje pomyślonki były raczej szkicami takimi muzycznymi, tylko po to, żebym mógł do tego napisać tekst, melodię i tak dalej. A później tutaj z pomocą chłopaków siadaliśmy do tego wspólnie i właśnie na takich dżemach naszych zespołowych w oparach dymu wykluwały się te utwory. A nie baliście się trochę, że ta płyta może za szeroko, jeżeli chodzi o inspirację, o brzmienia, uderzyć i nie znaleźć tak naprawdę swojej niszy wśród słuchaczy? Że trafi tak trochę do każdej grupy, no właśnie, ale nie schwycić której. Staramy się bardzo, właśnie trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. Aczkolwiek to też nie było zamierzone jakieś, po prostu wiesz, w momencie tworzenia tak się okazało, że jeden numer brzmi trochę tak, drugi trochę tak, ale to niczemu nie wadzi jakby. No myślę, że jakbyśmy się kierowali właśnie tą myślą, że o nie, wiesz, tutaj takiego numeru to nie możemy zrobić, bo... Nie wolno. Bo nie wolno. Bo nie wolno. Czy bo nie wiem, bo się ktoś tam na nas obrazi, no to tak nigdy nie powstała, nie? Dla nas jest to pierwszy album i przypuszczam, że z tego też trochę wynika ten wielki taki miks gatunkowy, bo jakby próbowaliśmy się mierzyć z różnymi naszymi pomysłami, które nam przychodziły do głowy i w tym momencie to, jaki jest odbiór, jest rzeczą trochę na drugim planie, nie? Ale z tego, co zauważyliśmy, to jest coraz
ogóle. Jest to ciekawe, że odzywają się do nas ludzie naprawdę z różnych bajek. Nie? Ludzie, którzy słuchają elektroniki stricte, ludzie, którzy słuchają nawet heavy metalu. I tak naprawdę wśród tej rapowej publiczności nawet takiego super ciepłego odbioru nie mamy, nie? Bo jednak to jest trochę inna zajawa, nie? Wiesz, ranie się hashtagami, czy kurczę jakimiś technicznymi wersami. Bo my się na tym za bardzo nie skupiamy, po prostu robimy to, co nam gdzieś tam w duszy gra. Traktujecie głos jako element dopełniający muzykę, tak? Niż jakąś tam wartość produktu. To znaczy, wiesz, oczywiście, że przekaz ma duże znaczenie, bo tam o dupie Maryny staramy się nie śpiewać, nie? I też raczej staramy się wystrzegać jakichś, wiesz, totalnie banalnych rymów czy skojarzeń. Myślę, że daleko nam do tych takich, powiedzmy, niektórych regowych polskich zespołów, które mają po prostu infantylne teksty. Mam nadzieję, że taki jest. I tak, no na pewno wokal jest tutaj instrumentem jakimś dodatkowym, ale przekaz ten pozytywny też ma w tym wszystkim duże znaczenie. Czyli ogólnie tworząc płytę starałeś się po prostu kazać pełen przekrój swoich jakichś tam muzycznych inspiracji dla jawek, tak? No tak, i duży założyć, jak to ma być. Przez całe życie każdego z nas, każdy słuchał dziesiątek, jak nie więcej, różnych gatunków muzycznych, z każdego gatunku gdzieś coś mu się podobało. To nie jest tak, że każdy z nas był jakimś ortodoksem w jednym kierunku, więc tak. To jest chyba to cała otwarta głowa. Znaczy na przykład widziałem takie komentarze, no to ile się nie mylę u nas w recenzji. Maciek napisał, że podejrzewa, że po tej płycie będzie się do ciebie dużo osób odzywać o refreny. Zapraszam. Odczuwasz już takie zainteresowanie? Zawsze gdzieś tam się pojawiają jakieś propozycje refrenów. Ja zawsze z bardzo otwarcie na to patrzę i zapraszam. Potraficie jakoś ją zamknąć w cezurę czasową w jakiś sposób? Tak sobie ostatnio sprawdzaliśmy, że to chyba ten taki najbardziej intensywny czas tworzenia i nagrywania już stricte to był przełom 2012-2013 roku. W czerwcu zeszłego roku skończyliśmy miksy, no tam jeszcze były jakieś poprawki po drodze. No i cały czas do wydania, czyli do marca tego roku, to były właściwie rzeczy, które nas gdzieś tam po drodze zaskakiwały, związane z wydawaniem pierwszego legala, rzeczy, o których nie mieliśmy tak naprawdę pojęcia do tej pory. Więc tak, 2012-2013, chociaż pierwszy numer gdzieś był zarejestrowany 2011, na początku 2011. A czemu zdecydowaliście się wydać płytę w Urban Records? Czy jesteście zadowoleni z urbanowej promocji i ogólnie? Zapewnienia obsługi technicznej, powiedzmy, dostarczenia albumu ludziom, jak to górnolotnie i technicznie nazwać. Powiem ci tak, są różne jakby spojrzenia na tą kwestię, nie? Niektórzy mają wkrętkę taką, że chcieliby się pojawić w gronie innych artystów, którzy, dajmy na to, wydają w jakiejś tam furnie typu, nie wiem, tak jak tak zwani truskulowcy sobie wydają w Uptownie, tak? Czy ktoś tam w Asfalcie i tak dalej. Gdyby to miało dla nas duże znaczenie, to prawdopodobnie wybralibyśmy co inną drogę, ale w tym momencie dla nas jakby Urban Records, jak powiedziałeś, Urban Polsko nasz, zapewnia nam właściwie zajebiste warunki, jeśli chodzi o debiut i nie możemy narzekać tak naprawdę. Jasne, że uderzają też do bardzo dużej grupy ludzi, którzy, wiesz, nie wiem, czy to hejtują, czy to tak zwana gimbaza i tak dalej, ale w sumie mamy to w dupie, nie? Bo dla nas najważniejsze jest, żeby po prostu to uderzało jak najszerzej. Oni tak naprawdę zaproponowali nam fajne warunki, plus... Sami się do nas odezwali, Tak, więc myślę, że mamy duży komfort tak naprawdę wydawania u nich. Nie jest to też jakiś tam majors, nie jest to gigantyczny label. Mamy bardzo elastyczny klimat z nimi i póki co sobie bardzo chwalimy. Ale nawiązując jeszcze do nazwy waszej formacji, czy granie na żywo i właśnie ta imprezowa strona twórczości jest dla was ważniejsza niż studyjna i to, co zamykacie na kompakcie, czy ciężko to jakoś ze sobą zestawić? No myślę, że to granie na żywo jest jednak naszą mocną stroną, nie? To znaczy nagrywanie studyjne tego projektu to była dla nas nowość, bo nigdy wcześniej w tej konfiguracji nie nagrywaliśmy, więc musieliśmy się wszystkiego po trochę nauczyć, a jednak koncerty gramy już w różnych składach około 10 lat, więc to też jest pewnego rodzaju już staż. I myślę, że naszą najmocniejszą stroną są jednak koncerty i granie live.
zapraszamy. Tak. No, czyli trochę można powiedzieć, że to jest płyta wydana po latach przez artystów koncertowych, tak? W jakimś sensie, tak. No w tym składzie debiutancko właściwie, bo tak graliśmy w różnych innych składach. No ale w tym ale składzie już nawet gramy no, kilka lat na czas. A potrafilibyście wskazać jakiś taki największy swój koncert, najlepszy, nie wiem, przed największą publiką, w najpiękniejszym w składzie Fana Bibe, tak? Znaczy Warsaw można też... można Warsaw, Warsaw Challenge na pewno, Warsaw Challenge. Graliśmy też na regowym festiwalu w Bielawie. Też tam mamy dużo odbiorców, słuchaczy, tak. Bo kiedyś się zdarzyło tak, że nagraliśmy tam taki numer urodzinowy dla zabawki. Pozdrawiamy serdecznie i ludzie w Bielawie jakby mają do nas bardzo fajny taki ciepły stosunek. I w Bielawie był duży dosyć też ten koncert. A co, a tak poza tym to tak naprawdę jesteśmy teraz na etapie dopiero, wiesz, zbierania tych bookingów po płycie. Jesteśmy świeżo po premierze i... No ta płyta musi się rozejść jeszcze po Polsce. No, dokładnie. A zaproszenia na festiwale, wiem, że są, ale czy jest ich dużo? Jest dużo zapytań. Konkretów, wiesz, w formie tak zwanej umowy czy zaliczki jest na razie mało, no ale wiadomo, mamy jeszcze trochę czasu do lata, więc bardzo liczymy na to, że pojeździmy trochę po festiwalach letnich, bo lubimy. Bardzo. Jesteśmy gotowi. Tak. Jesteśmy gotowi, dokładnie. No dobra, to jakbyście jeszcze mieli... Tak, siedzi sobie taki słuchacz w tej pięknej pogodzie. Dlaczego powinien, kiedy za oknem jest tak ciepło, odpalić sobie właśnie Migrację? Jakbyście zachęcili? Myślę, że to jest dobry soundtrack do takiej właśnie pogody, nie? Jest to na pewno duża podróż przez różne gatunki, różne klimaty i samopoczucia, jakie można mieć, ale finalnie jest to na pewno jakiś taki pozytywny zastrzyk energii, więc jeśli słuchaczu drogi masz ochotę sobie odpalić coś przyjemnego, to zapraszamy do posłuchania Fana Bibe Migracja.